Cześć, witam Was ze śnieżnego Murzesichle. Dzisiaj jest 24 grudnia, a więc Wigilia. Za chwilę będziemy sobie wszyscy usiądziemy do stołu, będziemy jedli, a później będziemy dawali prezenty i będzie taka fajna świąteczna atmosfera. Jak widać tutaj święta na biało i bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, dzisiaj powiemy sobie o kilku fajnych rzeczach. Pamiętacie, że kilka tygodni temu opowiedziałem Wam o tak zwanym trójkącie ekspozycji, czyli o przysłonie, czasie otwarcia migawki oraz o ISO, co to jest, jak to ustawiać i tak dalej. Jeżeli nie wiecie, to kliknijcie sobie tutaj na tego linka. Dzisiaj opowiemy sobie o tym, jak ustawić aparat, aby uzyskać tak zwany cinematic look, czyli tak zwany filmowy wygląd naszego filmu. Trochę to zagmatwane powiedziałem, trochę to nie pasuje, ale okej. Wiemy, o co chodzi. Jak ustawić wszystkie parametry, żeby nasz film wyglądał tak jak w kinie. Pierwsze, o czym sobie powiemy, to o ilości klatek na sekundę, czyli to o tak zwanym FPS-ie. Jeżeli chcecie uzyskać filmowy ruch w Waszych nagraniach, taki jak widzicie w hollywoodzkich produkcjach, to ustawcie ten parametr na 25 lub 24 klatki na sekundę. Wartość ta powoduje, że ruch nie jest idealnie płynny, ale też nie mamy wrażenia, że się przycina. Nasz mózg przyzwyczajony jest już do takiego ruchu, ponieważ większość oglądanych filmów w kinie lub w telewizji nagrywana jest właśnie w 24 klatkach na sekundę. Jeżeli jednak chcecie uzyskać efekt zwolnionego tempa, to w takim przypadku musicie zastosować wartość przynajmniej 50 klatek lub wyższą. Wtedy w postprodukcji zmniejszacie liczbę klatek do 25 i dzięki temu spowalniacie ruch, który nadal będzie przyjemny dla oka. Pamiętajcie jednak, że jeśli spróbujecie zwolnić film nagrany w 25 klatkach, to wtedy Wasz obraz będzie mało płynny. Dlatego planujcie ujęcia z wyprzedzeniem. Porozmawialiśmy o filmowym ruchu, teraz porozmawiamy o filmowym rozmyciu. Aby Wasze produkcje było czuć filmem na odległość, pamiętajcie o zastosowaniu zasady 180 stopni, czyli ustawiajcie czas otwarcia migawki dwukrotnie wyższy od liczby klatek. Przy 25 klatkach będzie to 1/50, a przy 50 to już 1/100. Taki czas otwarcia migawki da Wam właśnie takie klimatyczne rozmycie ruchu, które możecie zaobserwować w kinowych produkcjach filmowych. Jeżeli ustawicie za krótki czas migawki, np. 1/200 albo 1/500, to rozmycie ruchu będzie niezauważalne, a film będzie sprawiał wrażenie, jakby się rwał. Jeśli znów ustawicie zbyt długi, np. 1/20, to rozmycie ruchu będzie nienaturalnie mocne. Jeżeli więc nie chcecie, aby Wasza produkcja wyglądała jak majaki narkomana na haju, to zastosujcie powyższą zasadę. Oczywiście lekkie odchyły w górę czy w dół są jak najbardziej akceptowalne. Kolejnym parametrem, który daje nam ten filmowy wygląd, jest mała głębia ostrości. Ten efekt uzyskujemy poprzez ustawienie małych wartości przysłony. Mówiąc prościej, chodzi o to, aby Wasze tło było rozmyte. Dzięki temu Wasz główny obiekt będzie odcięty od tła, co pozwoli widzowi bardziej skupić się na tym, co jest w danym momencie najważniejsze. Ustawienie małych wartości przysłony daje nam to przyjemne rozmycie tła, podczas gdy nasz główny obiekt pozostaje ostry i wyraźny. Jeśli zastosujecie duże wartości, Wasze tło będzie tak samo ostre jak pierwszy plan. W tym momencie widzowi trudniej będzie się skupić na postaci, którą w danym momencie filmujemy, bo będzie go rozpraszać tło i to, co się tam dzieje. Stosując małą głębię ostrości, możecie mieć problem z tym, że Wasza ekspozycja będzie prześwietlona. Z pomocą mogą Wam przyjść filtry ND. Zakładając taki filtr na obiektyw, skutecznie zmniejszacie ilość wpadanego światła do matrycy. Ten akurat filtr, który tu posiadam, ma zmienną gęstość, którą możemy regulować poprzez przekręcenie pierścienia na filtrze. Więcej o filtrach takich właśnie ND, czyli naturalnie szarych, mówię tutaj w tym filmie, który pojawia się tutaj na górze. Więc kliknijcie sobie i zobaczcie. Efekt rozmycia tła możecie też uzyskać poprzez ustawienie dużego zbliżenia na obiektywach z zoomem. Nawet przy wyższych wartościach tło powinno mieć całkiem przyjemne rozmycie. Pamiętajcie jednak, że przy dużych zbliżeniach łatwiej o poruszone ujęcia. Zastosujcie więc w takich przypadkach jakąś stabilizację. Jeśli już jesteśmy przy stabilizacji, to nic nam nie da zastosowanie powyższych reguł, jeśli nasz obraz będzie za bardzo poruszony. Aby wyeliminować takie niepożądane drgania, zastosujcie stabilizację w aparacie lub obiektywie, albo obie, jeśli macie taką możliwość. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest użycie gimbala. Jak skutecznie i ciekawie używać tego urządzenia, znajdziecie w tym filmie. Jeżeli jesteście skazani tylko na filmowanie z ręki, możecie spróbować wystabilizować Wasz film w programie do obróbki filmów. Praktycznie każdy program posiada w swoim arsenale efekt, który bardziej lub mniej wyeliminuje niepotrzebne wstrząsy. Nakładamy go na nasz materiał filmowy i gotowe. Pamiętajcie jednak, że nawet najlepszy program nie poradzi sobie z materiałem, który jest za bardzo poruszony. W takim przypadku po nałożeniu stabilizacji cyfrowej możecie uzyskać dość dziwny efekt. Dlatego kiedy filmujecie z ręki, starajcie się jak najlepiej eliminować drgania. Uzyskanie filmowego klimatu to nie tylko parametry w aparacie, ale też praca w postprodukcji. By film był przyjemny dla oka, powinien mieć też przyjemny wygląd, a dokładniej kolory. Nakładanie tak zwanego color gradingu to proces trochę bardziej skomplikowany i wymagający oddzielnego filmu. Jednak aby można było trochę pobawić się kolorami, powinniście używać płaskich profili obrazu w Waszych aparatach. Do takich profili zaliczamy np. profile Cine lub Log.
Obniżają one nam kontrast i nasycenie kolorów, powodując, że zarówno w cieniach, jak i w jasnych miejscach naszego filmu mamy zachowane pewne szczegóły obrazu, które w przypadku standardowego ustawienia byłyby utracone. Jeżeli jednak nie posiadacie w swoim aparacie płaskich profili, możecie je zasymulować poprzez obniżenie w ustawieniach obrazu, kontrastu, nasycenia barw i zmniejszenia lekko ostrości. Kolejnym elementem, który możecie dodać do waszego filmu, aby wasza produkcja była bardziej filmowa, jest dodanie czarnych pasków na górze i na dole ekranu. Jak zrobić takie paski? Mówię w tym filmie tutaj. Tam też jest link do pobrania takich pasków, ale tam też mówię wam, jak zrobić je samemu, więc zachęcam do obejrzenia. Jeżeli wiecie, że w postprodukcji będziecie chcieli stosować taki właśnie efekt, możecie, jeśli wasz aparat ma taką funkcję, włączyć linie pomocnicze na ekranie, które pokaże wam, gdzie mniej więcej te paski będą się znajdować. Dzięki temu będziecie mogli od razu odpowiednio skadrować wasze ujęcie i nie martwić się, że kiedy paski już znajdą się na filmie, to zasłonią istotne elementy waszego ujęcia. Pamiętajcie jednak, że dodawanie pasków to indywidualna sprawa i jeśli z nich zrezygnujecie, to nie znaczy, że wasz film będzie mniej filmowy. Czasami jednak mogą one spowodować, że widz oglądający wasz film poczuje się jak w kinie, więc wasz wybór. I to już wszystkie podpowiedzi o tym, jak uzyskać filmowy klimat w waszych produkcjach. Pamiętajcie jednak, że poza tym, co powiedziałem, filmowy klimat uzyskujemy także poprzez ciekawe kadry, ciekawą muzykę, która pasuje do danego filmu oraz efekty dźwiękowe. Więc eksperymentujcie, filmujcie, a na pewno uzyskacie świetne filmy. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki, że wytrwaliście do tego momentu. Co prawda ten film będziecie widzieli już po świętach, więc składam wam spóźnione życzenia świąteczne. Przepraszam, ale są jak najbardziej z głębi serca. No i chciałbym wam życzyć udanego Sylwestra i jak najlepszego nowego roku, aby wszystko wam się w nadchodzącym roku udało. Dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie, cześć. Ja spadam, bo jest bardzo zimno. Na razie.